Jak to podsumować? Po raz kolejny udało się zorganizować nam maraton. Miejmy nadzieję, że większość ludzi jest zadowolona, bo wszyscy pewnie nigdy nie będą zadowoleni. Natomiast ja jestem pod wrażeniem wyników indywidualnych, ponieważ no 50 km przepłynąć w naszym maratonie, w naszych warunkach, przy ilości dzieci i nieprzygotowaniu, tak szczerze mówiąc, aż do takich wyników, no to jest niesamowite wydarzenie. No bo nie oszukujmy się, impreza ma charakter masowy, niewyczynowy, ale żeby przepłynąć 50 km, a to były dwie osoby, które pokonały ten dystans, to jest już, wymaga naprawdę przygotowania. Tak, tak, to już nie da się przyjść i przepłynąć 20 km. Dzieciaki, które normalnie pływają, są w stanie przepłynąć, ale 50 km to już trzeba kilka miesięcy przygotowania. No i panie prezesie, czeka pana zadanie w przyszłym roku, no dość poważne. Trzeba podnieść temperaturę w basenie o 2 stopnie przed zawodami. Bo jeżeli przyjadą pływacy, którzy pływają 50 km, to lepiej, żeby mieli wodę cieplejszą, bo woda jest chłodna. Powiem uczciwie, że w tym roku już była troszeczkę podniesiona, powyżej 28. Mam nadzieję, że to nie, niektórzy pewnie nie zauważyli. Znaczy, apel jest do władz samorządowych, do ciebie prezesie, bo to oni dadzą na węgiel. Ale trzeba by o tym pomyśleć, dlatego że jeżeli ktoś nie jest to 15 km czy 5, to nie jest problem. Powiem tak, jest możliwe, że to jest, do tej pory nie było to problemem, bo nikt takich długości i takiej ilości w wodzie nie przebywał, chociaż były próby podjęte próby tych 24 godzin pływania non-stop i też kończyły się około godziny 4 nad ranem, ponieważ wychłodzenie organizmu było na tyle duże, że nie do utrzymania, tak, niemożliwa była dalsza próba. Cieszysz się? Znaczy, tak jak zwykle, wszystko wyszło ok. Najważniejsze, że nikomu się nic nie stało. Ta jedna zabawna sytuacja, którą na pewno trzeba odnotować, czyli interwencja ratowniczki, ponieważ grupa tutaj z Katowic, no przypuszczam, że to była oczywiście improwizacja, czy jakaś to celowe działanie, żeby wymusić interwencję ratownika. Ktoś zaczął się topić właśnie. No. Ale mówię, 16 lat odkąd organizuję, nigdy nie mieliśmy żadnej takiej sytuacji. To znaczy, sądzę, że dorosły mężczyzna nie utopiłby się w tym basenie, bo wystarczy, żeby stanął. No właśnie, dlatego mówię, że to była mistyfikacja, ale taka bardzo miła i zabawna, która na pewno warto, żeby została gdzieś odnotowana. Robert, gratuluję, cieszę się. Powodzenia za rok. Dzięki bardzo.